Zagrożenia powodziowe. Powódź. Jest to zalanie znacznych obszarów przez wezbrane wody. Jest zagrożeniem dla wielu rejonów Polski. Szczególnie narażone na to niebezpieczeństwo są rejony położone nad rzekami, potokami oraz tereny nadmorskie i otaczające ujścia rzek do morza. Powódź to jedna z najgroźniejszych i najbardziej niszczycielskich klęsk żywiołowych. Walka z nią jest stale aktualnym problemem ogólnoświatowym. W Polsce powodzie występują stosunkowo często. Dzieje się tak od najdawniejszych czasów. Pierwsze wzmianki o powodziach pochodzą z X wieku, a informację o nich zawarł w swoich zapiskach Jan Długosz. Zdarzały się tego czasu liczne i długotrwałe wylewy. Te ciągłe ulewy i powodzie nie tylko w Polsce, ale i w okolicznych krajach wielkie poczyniły szkody, zatopiwszy całą niemal ziemię. Z rzek tak gwałtownie powstały wylewy wód. Najbardziej dotkliwa dla Polaków okazała się powódź, która miała miejsce latem 1997 roku. Nazwano ją powodzią tysiąclecia. Zostały nią objęte tereny południowej Polski, m.in. miasta takie jak Opole, Wrocław, Kłodzko oraz setki innych miejscowości, a także pewne obszary Czech, Niemiec, Słowacji i Austrii. W sumie podczas tej powodzi zginęło w Polsce 56 osób. Szkody materialne zostały oszacowane na koszt około 3,5 miliarda dolarów. Przyczyną tej powodzi były obfite opady deszczu, powodujące zwiększenie się poziomu wody w rzekach. Od czasów tego wydarzenia zaczęto zwracać większą uwagę na zabezpieczenia przed powodziami, problem budowania domów na terenach zalewowych oraz regulację rzek. W wielu miejscach Polski od tego czasu możemy obserwować wały przeciwpowodziowe. Kolejna groźna powódź wystąpiła w 2010 roku. Pierwsza fala powodziowa pojawiła się w drugiej połowie maja, a druga fala na początku czerwca. Objęła nie tylko Polskę, lecz także inne kraje Europy Środkowej, m.in. Czechy, Słowację, Węgry oraz Ukrainę. Spośród 37 ofiar śmiertelnych aż 25 zginęło w Polsce. Ponadto kilkadziesiąt osób zostało rannych. Poziom wody w rzekach, niekiedy na przykład w Krakowie, przekraczał nawet poziom zanotowany podczas powodzi tysiąclecia. W wyniku obfitych opadów deszczu znacznie podniósł się poziom wody w dorzeczu Wisły w południowej części Polski. Zalany został m.in. Kraków, Sandomierz i Oświęcim. Zagrożenie powstało także na Odrze. Fala powodziowa dotarła także na obszary położone na północy Polski. W Warszawie poziom wody w Wiśle znacznie się podniósł. Fala utrzymywała się bardzo długo, co dodatkowo zwiększyło prawdopodobieństwo przerwania wałów przeciwpowodziowych. Główne przyczyny powodzi w Polsce. Nadmierne opady deszczu, zwłaszcza w lipcu i sierpniu. Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są Tatry, Beskidy, Podbeskidzie, Kotlina Kłodzka, obszary w dolinach Wisły i Odry oraz dorzecze Bugu. Wiosenne roztopy. Z powodu znacznej ilości zgromadzonego śniegu i gwałtownego przebiegu roztopów największe wezbrania występują na rzekach górskich, a później w dolinach Wisły i Odry. Zatory lodowe. Przyczyną jest zablokowanie koryta rzeki przez lód. Są to powodzie zimowe. Pamiętna powódź tego typu wystąpiła zimą 1980 roku na Narwi i Środkowej Wiśle. Sztormowe fale oraz silny północny wiatr, wtłaczające wody morskie i wody rzek w głąb ich koryt, co zmienia na pewien czas normalny kierunek spływu wód do Morza Bałtyckiego na północny. Najbardziej zagrożone tym rodzajem powodzi są obszary leżące wzdłuż dolnych biegów rzek i bezpośrednio u ujść tych rzek do morza, a największe straty ponoszą nabrzeża portowe.
Awarie urządzeń hydrotechnicznych spiętrzających wodę, tam, zapór i stopni wodnych, dochodzi do nich głównie wskutek uszkodzenia tych urządzeń lub błędów obsługi. W XX wieku i na początku XXI wieku w Polsce występowały powodzie o różnym pochodzeniu i zasięgu. Najczęstszą ich przyczyną były jednak opady. Prawie 60% wszystkich powodzi w Polsce. Ochrona przeciwpowodziowa jest obowiązkiem organów państwa i władz samorządowych. Infrastruktura zabezpieczająca nas przed powodzią to m.in. wały przeciwpowodziowe wzdłuż najbardziej zagrożonych odcinków rzek. Zbiorniki retencyjne, które przyjmują nadmiar wody w okresie powodzi, a w czasie suszy można z nich zasilać rzeki, aby utrzymać normalny stan wody, konieczny na przykład do żeglugi. Kanały i rowy melioracyjne, nawadniające ziemię w czasie suszy i odprowadzające nadmiar wody w czasie powodzi. Zalesianie możliwie największych obszarów wzdłuż rzek. Las znacznie spowalnia rozprzestrzenianie się fali powodziowej i zwiększa przesiąkanie wody do gruntu wzdłuż mikroskopijnych szczelin w glebie wokół systemów korzeniowych. Właściwe funkcjonowanie urządzeń chroniących przed powodzią zależy od stałego monitorowania ich stanu technicznego i od ich sprawności. W czasie zagrożenia powodziowego codziennie, czasem nawet kilkukrotnie w ciągu dnia, kontroluje się przybór wody w korytach zagrożonych rzek oraz ich większych dopływów. Zespoły patrolujące wyposażone w odpowiedni sprzęt obserwują rzeki oraz urządzenia i przekazują zebrane informacje do Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz instytucji odpowiedzialnych za pracę urządzeń ochronnych. Na podstawie takich wieloletnich obserwacji rzek i zniszczeń spowodowanych przez powodzie określono niebezpieczne poziomy wód w rzekach. Warto więc zasięgnąć informacji w lokalnym urzędzie, czy teren, na którym mieszkasz, jest zagrożony powodzią i jakie działania zaplanowano w razie jej wystąpienia. Jeżeli jesteś mieszkańcem terenu zagrożonego powodzią, Twoja rodzina powinna rozważyć odpowiednie ubezpieczenie wszystkich swoich członków oraz dóbr materialnych, m.in. właśnie domu. W ramach walki z zagrożeniem powodziowym ogłasza się pogotowie przeciwpowodziowe, kiedy poziom wody, np. w rzece, osiąga stan ostrzegawczy. A stan ostrzegawczy to jest podwyższony poziom wody, tzw. stan wody brzegowej, co oznacza, że woda wychodzi już z koryta rzeki. Alarm powodziowy, gdy poziom wody zbliża się do stanu krytycznego, czyli alarmowego. Stan alarmowy to jest poziom wody zagrażający zalaniem danego obszaru. W czasie zagrożenia powodziowego należy zgromadzić latarki. Jeżeli jest taka możliwość, to czołowe, aby nie było trzeba trzymać ich w ręce. Apteczkę pierwszej pomocy oraz zapas stale przyjmowanych leków, zwłaszcza tych leków, które są specjalistyczne i które ciężko jest dostać. Odbiornik radiowy zasilany bateriami, odbierający program Pierwszego Polskiego Radia i programy lokalne, bo właśnie tam będą udzielane informacje o zagrożeniu. Zapasowe baterie, zarówno do latarek, jak i do radia. Zamienne źródło światła, np. świece, lampki oliwne, a także zapas paliwa, zapałki czy zapalniczki. Zapas żywności dla domowników i zwierząt gospodarskich, minimum na 3 do 5 dni. Odzież przeciwdeszczową i nieprzemakalne obuwie, zapas bielizny i ciepłej odzieży. Łódź lub ponton, kapoki lub kamizelki ratunkowe, jeżeli mamy do czegoś takiego dostęp.
dodatkowe zamki i kłódki, aby zabezpieczyć dobytek przed kradzieżą. Gdyż niestety czasami złodzieje wykorzystują ludzkie nieszczęście. Zachowanie w czasie powodzi. Słuchaj radia na częstotliwościach lokalnych. Podporządkuj się poleceniom miejscowych władz i służb. W razie podnoszenia się poziomu wody, przenieś się na teren położony wyżej lub na wyższą kondygnację budynku. Utrzymuj gotowość do nagłej ewakuacji. Nie ulegaj panice. Ostrożnie korzystaj z mostów, nasypów drogowych i kolejowych. W miarę możliwości bądź gotów do pomocy specjalistycznym służbom i innym poszkodowanym. W czasie powodzi nie wolno używać wody powodziowej i gruntowej do celów spożywczych i sanitarnych, ponieważ jest ona przysiąknięta wszelkimi nieczystościami, także z kanalizy. Poruszać się po terenach zalewowych, jeżeli woda płynie wartkim, wezbranym strumieniem i niesie pnie drzew, elementy konstrukcyjne zniszczonych budowli oraz inne przedmioty. Zbliżać się do linii energetycznych. Spożywać niczego, co miało kontakt z wodą powodziową. Przed ewakuacją. Odetnij dopływ prądu, gazu i wody do mieszkania. Przecież nie chcesz, aby woda spowodowała spięcie w instalacji elektrycznej, co może być przyczyną pożaru lub nawet wybuchu gazu. Ustal sposób łączności i utrzymywania kontaktu pomiędzy domownikami. Jeżeli podczas ewakuacji się rozłączycie, chcecie przecież jak najszybciej ze sobą się spotkać. Spakuj podręczny bagaż i dobytek. Spakuj dokumenty potwierdzające tożsamość, a także dotyczące prawa własności, ubezpieczeń, kredytów, inwestycji i tym podobnych. Załaduj na własny lub podstawiony środek lokomocji zwierzęta gospodarskie, a w razie konieczności, pośpiechu uwolnij je z uwięzi i budynków gospodarskich. Nie chcemy przecież, by zwierzęta zginęły. Jeżeli je uwolnimy, mają szansę na przeżycie i powrót do domu po ustaniu niebezpieczeństwa. Przemieszczaj się do punktu ewakuacji, zachowując czujność i wykonując polecenia osób nadzorujących przebieg ewakuacji. Warto wiedzieć. Wartki strumień wody o głębokości 10-20 cm może powalić dorosłą osobę. Strumień wody o głębokości 15-30 cm może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, a także porwać go i wywrócić. Po ustaniu powodzi należy sprawdzić stan techniczny budynków i instalacji. Poddać się szczepieniom ochronnym, jeżeli zostaną zalecone. Odmulić i odkazić studnie oraz sieć wodociągową. Usunąć szkodliwe substancje ze sprzętu i wyposażenia gospodarstwa domowego. Dekontaminacja. Oszacować szkody i zniszczenia. Usunąć warstwy mułu i piasku naniesionego przez wodę. Uporządkować obejście i budynki. Usunąć zniszczone umeblowanie, wykładziny, a w razie konieczności skuć tynki, osuszyć budynek. Przeprowadzić opryski chemiczne, dezynfekujące i niszczące dokuczliwe owady. Zrekultywować uprawy. Po opadnięciu wody rozważyć konieczność likwidacji zniszczonych upraw i ponownej orki. Skutki powodzi. W zależności od rozmiaru powodzi, straty mogą być bardzo różne.
Czasami wzbierające wody powodują zalanie pól i zniszczenie upraw, ale wielokrotnie zdarza się, że odbierają ludziom dorobek całego życia. Do strat powodziowych zaliczamy zalanie gruntów uprawnych, uszkodzenie szlaków kolejowych, dróg, mostów i innej infrastruktury komunikacyjnej, uszkodzenie wałów przeciwpowodziowych, zalanie ścieków, wysypisk oraz cmentarzy, całkowite lub częściowe zniszczenie ludzkich domów i innych budynków. Dla ludzi skutkami powodzi mogą być choroby spowodowane kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak siarczyny i siarczki, chlorki, metale ciężkie, nawozy sztuczne, produkty ropopochodne oraz inne toksyczne związki, które dostają się do wody poprzez wymycie ich z różnych źródeł, np. cmentarzy czy samochodów. Wśród grożących powodzianą chorób możemy wyróżnić dur brzuszny, czerwonkę bakteryjną, tężec, salmonellozę, wirusowe zapalenie wątroby oraz wiele innych chorób. Dekontaminacja. Jest to usunięcie substancji szkodliwej, np. chemikaliów, materiałów radioaktywnych, czynników biologicznych, która zagraża życiu lub zdrowiu ludzi przez kontakt bezpośredni lub używane sprzęty. Poddaje się jej ludzi, zwierzęta oraz środowisko nieożywione, np. infrastrukturę. Jeśli materiał zamieszczony w tym filmie Ci się przydał, pamiętaj, żeby zostawić lajka i suba. To pomoże rozwinąć mój kanał. Dzięki, trzymajcie się, hej!